serdecznie, Ewa Chabakowska. Przed nami piękny, wręcz relaksacyjny program. Smukłe nogi, jędrne pośladki, płaski brzuch. Mam nadzieję, że będziesz mogła ten program dodawać codziennie do treningu. Jest to program złożony z 5 ćwiczeń, które angażują te partie mięśniowe, które są bardzo problematyczne, bez obciążenia kolan. Także wszystkie ćwiczenia wykonujemy dzisiaj na macie. Zaczynamy. Każde ćwiczenie wykonujemy po 30 sekund. Znajdź swój rytm. Kładziemy się na plecy. Pięty blisko pośladków. Krok do przodu. Stopy otwarte na szerokość bioder. Unosimy biodra. Napinamy mocno brzuch. Biodra zostają już w tej pozycji. Nie zmieniamy ich pozycji. Prostujemy nogę. I uginamy pod kątem 90 stopni. I prostujemy. Z wydechem. Biodra cały czas w tej samej pozycji. Stopa flex. Palce zadarte do góry. Dobrze. Mocno pracuje też brzuch. Pracuje udo. Pracuje pośladek. Świetnie, jeszcze. Słyszymy bip. Zmieniamy nogę. Znajdź swoje tempo. Dobrze. Biodra cały czas uniesione wysoko. Mocno napięty brzuch. Kładziemy się na plecy. Nogi unosimy do góry. Otwieramy nogi, zamykamy. Tutaj przy tym ćwiczeniu, jeżeli będziesz mogła założyć małe obciążenia na nogi, półkilogramowe, kilogramowe, to ćwiczenie będzie wspaniale angażowało również wewnętrzne partie ust. Mocny brzuch, odcinek lędźwiowo-krzyżowy przyklejony do maty, idealnie nie obrywa się. Znajdź swoje tempo. Dobrze, jeszcze. We are done with 30 seconds? Yes. Przechodzimy do kręgu podpartego. Kręg podparty na przedramiona. Prostujemy jedną nogę. Unosimy wysoko. I rysujemy wielką tęczę palcami. Staraj się trzymać korpus stabilnie. Łokcie są dokładnie pod barkami. Zmieniamy nogę, unosimy nogę i staramy się narysować palcami u nóg duże półkole. Brzuch mocno napięty. Jeszcze. Pracuje pośladek, pracuje udo. Super. Kładziemy się na boku. Przekładamy nogę przez nogę. Stawiamy stopę płasko. Stopa flex, unosimy stopę wysoko. Do góry. Otwarta klatka piersiowa. Łokieć jest dokładnie pod barkiem. Długa szyja. Super. Nie spinaj barków. Luźno barki. Pracujemy stopa flex. Ciągniemy nogę do góry. Wewnętrzna część uda. Świetnie, zmieniamy stronę szybciutko. Przykładamy nogę przez nogę. Łokieć dokładnie pod barkiem. Dźwigamy do góry. Dobrze. Jeszcze. Czujesz już? Już troszkę pracuje, co? Czujemy udo. Ostatnie ćwiczenie przed nami. Opieramy się. Unosimy nogę. Stopa flex. Mocny brzuch. Mocny udech. Kontroluj ten ruch. Wykonuj go świadomie.
odseparowujemy ten ruch, tylko rusza się noga. Brzuch cały czas mocno napięty. Pamiętaj, te wszystkie ćwiczenia możesz wykonywać z dodatkowym obciążeniem na nogi. Będzie jeszcze bardziej efektywny. Ostatnie powtórzenia. Trzymaj tempo. Mocno napięty brzuch. Dobrze. Świetnie. To wszystko. Mam nadzieję, że zobaczymy się jutro. Do zobaczenia, buziaki. Mua.